Co się tutaj dzieje? A ja maszeruję, a ja coś robię. I rysujemy, 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 rysujemy. I skaczemy, i skaczemy, i skaczemy, i skaczemy. Rysujemy znaki egipskie. Egipskie? Jeszcze piramida. Może najpierw się przywitamy. Cześć, cześć, cześć. Tu faraon, królowa i córeczka faraonu. Czyli mama. Mama jest córeczką faraonów. Aj, Maja jest faraonem, a ty jesteś faraonem. Jestem żoną faraonów. Ja jestem żoną faraonów. A pod maskami egipskimi kryją się Maja, Ola i mama. Juhu. Czyli kulturki, kulturki. Kulturki, kulturki. O jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? Rozmawiamy o tajemnicy pustyni Zaginiony papirus. Czyli książka nazywa się Tajemnice pustyni. To jest seria. Tom pierwszy pod tytułem. Serio? Jest tego więcej? Na razie jest tylko jedna, ale myślę, że skoro się nazywa tom pierwszy, to pewnie będą kolejne. Zaginiony papirus to jest tytuł pierwszego tomu, a autorem tej książki jest Alicia Sevigny. Dokładnie tak. A ja dzisiaj opowiadam o tej książce. Ja też ją przecież słuchałam. Ale ja opowiadam, bo ja lubię Egipt. No tak, ma i kolejne zainteresowanie, kolejne hobby w tej książce nam się pojawia. Drugie po koniach, czyli Egipt. Już to wiecie doskonale, bo już w kilku odcinkach się to pojawiło, to hasło egipskie. Było muzeum w Berlinie, było... Ostatnio był Egipt, też w którymś z odcinków wspominałyśmy o tym zainteresowaniu. Maja tu tak skacze, że ciężko mi jest ją opanować. I mówi gdzieś w ogóle do drugiej ściany i skacze tu po podłodze i po łóżku. I ciężko zapanować. Maja, to nie jest małpiarnia. Maja jak taki mały żuczek egipski, gibbon. Czyli skarabeusz. Nie, Maja jak taki... Biega po pustyni. Nie, Maja jak taki gibbon. No tak, zacznijmy może jednak... Od początku. Wiemy już, o jakiej książce dzisiaj rozmawiamy. Wiemy, że jest to książka zgodna z zainteresowaniami Mai. A teraz, Maju, opowiedz nam o bohaterach tej książki. Jest bohatera, Sesza. Sesza. I ona kiedyś, jej tato, oni mieszkali w królestwie. Bo jego tata był najważniejszym kapłanem. On był lekarzem w tej królestwie. I on był kapłanem takim, który pomagał królowi. Czyli królowi, czyli faraonowi, onowi, tak? Tak. No, a ona miała brata, Ky, no i oni właśnie też żyli na początku w tym królestwie, a potem jakby uciekli. Królestwie, czyli na zamku, tak? Na dla zamku ciebie, taki. Tak? Na zamku faraona ona. Mieszkali. No i oni jakby uciekli, no i, no i oni, ona, tam Ky. A wiesz dlaczego uciekli, pamiętasz? Nie wiem. Bo, a może Ola pamięta? Dlatego, że jakby ich rodzice zginęli w pożarze ich domu i oni musieli, uciekać, bo rozpętał się pożar i zabił ich rodziców. Tak. A dodatkowo mieli takie podejrzenie, że to nie było przypadkowe, prawda? Tak. Czyli, że nieprzypadkowo się zdarzyła ta tragedia. A mieli podejrzenie, że to może celowo ktoś tych rodziców zabił. Tak. A na przykład tam też on, ten Ky musiał kraść. A ten Ky, on był chory. Na chorobę głowy. Mhm. Miał ciężką chorobę. No, no i on kradł dla tej dziewczyny, żeby ona jadła. I ona dawała... Chyba dla nich obojga. No właśnie, dla obojga, ale ona dawała mu więcej jedzenia dla Sesza, bo ona chciała, żeby on jakby wyzdrowiał z tej choroby. Mhm. A raz oni poszli gdzieś tam, nie wiem, do takiego domku i też chciałam opowiedzieć o takim fajnym kawałku, bardzo on był fajny, gdzie Ky był, kiedy ona grała na trąbce, żeby zwabić węża. Na flecie. Na takim węża. Nie zwabić, tylko on tak musiał jakby tańczył. Masz, tak? To był taki taniec kobry. Mhm. No a tam Ky
chcieli go zranić, chcieli go zabić, bo on im ukradł jedzenie. Tak, bo w Egipcie jedzenie jest bardzo warte. Też dużo. Kradzież była dosyć ciężkim przestępstwem i wiecie, to nie było tak, że kiedyś tak jak teraz, że na przykład za kradzież to w ogóle takich małych rzeczy, to w zasadzie jakby nie ma dużych kar, ale zasadniczo za kradzieże, no to można pójść do więzienia na przykład, tak? Albo taki, jak jest ktoś nieletni, to może iść do tak zwanego poprawczaka. Pamiętacie chyba bohater... Ale gdzie? W Tolku Bananie. A, w Tolku Bananie to był poprawczak. No właśnie. I więc można iść do więzienia albo do poprawczaka, a w tamtych starożytnych czasach to kary często były takie bardziej, bym powiedziała, drastyczne. I na przykład za kradzież można było stracić rękę, tak? Bo tą ręką ukradłeś, więc za tą rękę ci obetniemy. I tam jakby były też, mu wiedzieli, że tam jest takie, że z takimi tam znanymi były kary odetnięcie języka. Tak, to też. Jak na przykład się skłamało, to czasami było tak, że odcinali język. Albo powiedziało się coś złego na przykład na temat faraona. I jeszcze chciałam powiedzieć, że oni tam jeszcze takiego jednego bohatera jakby tak poznali, że tego Anubisa, tego psa. No właśnie, pieska. A on właśnie bronił ich. Tak. W tej pierwszej scence na targowisku, tak, gdzie K próbował zdobyć jakieś jedzenie. I chcieli go mu odciąć rękę. A jego siostra próbowała, że tak powiem, odwrócić uwagę, tak? Więc ona tego węża tam zaklinała, żeby wszyscy zwracali na nią uwagę. No niestety złapali tego jej brata. No i chcieli go faktycznie ukarać. Natomiast pojawia się piesek Anubis, tak? Którego oni nazywają Anubis i który zostaje ich przyjacielem nowym. No i co się dzieje dalej? No dalej, że oni uciekają z tego miejsca i ktoś niespodziewanie przychodzi do nich w domu. Już niespodziewanie. Czyli do takiego domu, w którym oni się ukrywają. To nie jest ich dom, tylko takie ruiny, w których oni się... Tak, w którym oni się ukrywają. Tak, właśnie. No i oni tam przyszli i powiedzieli, że oni popełnili zbrodnię, że ukradli. Czyli co, znaleźli ich. Ci, co ich ścigali, znaleźli ich. No oni mówią, że nie mają dowodu. No i oni ten pieska mieli. No i oni poszli do faraona. Czyli odprowadzili go ich do faraona, żeby rozwikłać tą sprawę. A naprawdę ten faraon ich poznał. No tak, no bo oni żyli wcześniej na tym zamku. No faraona. Bawili się z dziećmi. No właśnie, jej koleżanką była taka księżniczka. To, a no ten Ki się bardzo przyjaźnił z takim... Synem. Z właśnie z synem, no i oni robili różne zwariowane rzeczy, że, no i tak. Oni nie chcieli się uczyć. I tak. I oni trafiają z powrotem na ten dwór faraona, mogą się nareszcie umyć, najeść. Te włosy uczesać, ta Dokładnie. Sesza. I co się okazuje? Okazuje się to, że no jakby oni będą tak żyli, ale okazuje się najbardziej to, że potrzeba takiego papirusa, który go stworzył jej własny tata, żeby uleczyć jakby Ki. A ona... Czyli właśnie okazuje. Została wybrana, dlatego że ona powiedziała, że widziała to na własne oczy, tylko papierosa, i wiedziała, czego szukać. Tak, okazuje się, że w tym wszystkim jest jakaś tajemnica, że jest jakiś tajemniczy papirus, który wszyscy chcą zdobyć, bo tam będzie podobno wojna. Są jakieś super medyczne jakieś instrukcje, tak, dotyczące zdrowia, leczenia. To właśnie tato tej dwójki rodzeństwa tworzył ten papirus, czy go miał, tak? Miał go, był on, w posiadaniu jego. Bo on pisał go, przepisywał, dokładnie, przepisywał, czyli widział go jakby na własne oczy i przepisywał i go. Każde słowo, każde litery, każde słowo przepisywał po prostu. Dokładnie. I okazuje się, że to jest bardzo cenny dokument, tak? Dokument, który może się bardzo przydać faraonowi. Mamo? A mogę powiedzieć teraz o bohatera i o takich jej kolegach, których oni poznała tam? Bo ona musiała pójść się uczyć w takie, nie pamiętam jak to się nazywa. No, chyba chciała się uczyć, tak? Tak, ona chciała iść się tam uczyć i ona tam poznała takich dwójka kolegów. Na jednego na py.
Jeden się nazywał Rep, a drugi się nazywał Pasem. Pasem i Rep. Rep na początku jej nie lubił, ale potem ją lubił. Mi się bardzo podobało to, że ona poszła się uczyć w szkole, takiej też, w której się przygotowała do bycia medykiem, tak? Do ale bycia lekarzem. Tylko tam chłopacy byli. Dokładnie, a ona była dziewczyną, która... I nie chcieli jej najpierw przyjąć. Dokładnie. I poza tym oni by najpierw byli tam wszyscy na nią tak źli, że ona zna wszystkie pytania, a jest dziewczyną. Dokładnie, a ona bardzo chciała zostać medykiem, tak jak jej tato. Też miała dużą wiedzę i doświadczenie z tym związane, no bo cały czas obserwowała tego swojego tatę, jak on się tym zajmuje. Obserwowała go przy pracy, patrzyła, znała też te jego pisma wszystkie, więc mogła się to... Ja znam twoje pismo, tak. No bo ja znam twoje pismo, ale nie potrafimy twojego odczytać. Ale ona mogła się po prostu tym dzielić i mogła wykorzystywać tą swoją wiedzę, prawda? W tej szkole. No ale to też pokazuje, że w tych starożytnych czasach te dziewczyny to nie miały łatwego życia, co? Nie mogły się uczyć za bardzo. Raczej miały inne zadania, prawda? Świat gotowanie. Na tak, przykład. Że medyk dziewczyna. No właśnie. Tak ciągle medyk dziewczyna, a ona mówiła o jakiejś takiej dziewczynie, która tam powołała lekarki dziewczyny. No, takimi kapłanem, takim głównym też nie mogła być dziewczyna. Dziewczyny mogły być jakimiś tam kapłankami, tylko takimi pobocznymi, prawda? Ale mogły być naniami dworu. Naniami mogły być, naniami. No takie miały role... Słabe. No. Nawet rolnikami raczej nie były. I łucznikami też nie były. Nie, wojownikami też nie mogły być. Znaczy, takie były zasady po prostu. Ale akurat, że właśnie ten faraon uważał, że ona by była dobra w medyce, bo jej tata był dobry i ona pomagała mu w medyce. Medycynie, tak? Ale to było w ogóle bardzo ciekawe też pod kątem tego, że ona właśnie specjalnie też do tej szkoły chciała pójść, bo ona chciała rozwiązać tą tajemnicę, ona tak? Ona też chciała tam pójść i znaleźć ten tak, papirus. Odnaleźć ten papirus. Była świątynia i tam... A wcale nie miała łatwo. I co? I po drodze mieli sporo chyba przygód. Tak, ale to są bardzo ciekawe rzeczy, więc raczej... My nie opowiadamy, bo to są bardzo fajne rzeczy, bardzo fajnie się tego słucha. Czyta. Słucha. Czyta. Słucha też. Można i to, i to. No ale tam fajny, taki fajny pan czy pani czyta bardzo tą fajną książkę. Pani chyba. No myślę, że tam jest dużo takich emocji. Na przykład polowanie na hipopotamy. I dużo też właśnie takich ciekawych jest sytuacji opisanych właśnie z życia starożytnego Egiptu. I takie też różne ciekawostki trochę o Egipcie. Dokładnie. Takie, że Maja się podobało. Maja była wciągnięta jak nie wiem co. Można się sporo rzeczy dowiedzieć. Jak jakiś jeleń. Można albo się jenot. Ciekawa jestem, w co wciągnięty jest jeleń albo jenot. Ale dużo bardzo... dużo bardzo ciekawych było historii, przygód. Powiedz mi, dlaczego Ola zawsze mówi, że jenot jest wciągnięty w kapustę? Dlatego, co chyba nie wie nikt. A ja się pytam, dlaczego Maja, ty się tak cały czas kręcisz? Dlatego, że na twoim kolanie jest milutko. Tak, wróćmy do starożytnego Egiptu. Dużo ciekawych przygód, ciekawostek z takich sytuacji, z życia. W starożytnym Egipcie można się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Co wam się najbardziej podobało w tej książce? Mi się bardzo podobało, że był tam piesek Anubis i jaszczurka. Tutana, czyli tego syna, tego... Faraona. No. On miał takie zwierzątko domowe, jaszczurkę. No. Bardzo ciekawe zwierzątko domowe. A ona miała kobrę. Tak, miała kobrę. Potrafiła tak udomowić kobrę, tak? No i miała swoją własną kobrę, no. Wajowską, taką, która jej no, się na szyi. No ale kobry są chyba strasznie niebezpieczne. Na szyi ale się ona zawiąże. Była zaklinaczką węży. I co znaczy zaklinać węże? Tak, żeby one tak... Tak trochę się hipnotyzuje, prawda? Zrobię to, co chcę. Ona tam mówiła, prawda, że to wcale nie chodzi o dźwięk. To chodzi o co? O ruch fletu, tak? No. Którym ona tak tańczy i wtedy ten wąż się hipnotyzuje. I jest taki troszkę otumaniony.
Tak, a Maja teraz właśnie wykonuje jakieś egipskie ruchy, egipski taniec tutaj. Pokazuje nam. Dokładnie takie ruchy, jak na hieroglifach możecie zaobserwować. Może zgodzi się kiedyś Wam pokazać, nagramy jakieś wideo. Nie! Maja, kto jest Twoim ulubionym bohaterem? Cesza. Nie, księżniczka. Dlaczego? Dlatego, że jest ładna, piękna. Au, 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 au. No i jest córką faraona. I ma super. Co to oznacza być córką faraona? Księżniczką być. Ona się nazywała Merat. Merat i ona była fajna, mądra. I dziwna. Nie no, i miała siążenicy łowcą, łowcą takim, który był synem takiego, który chciał z nimi wojnę. A, czyli z jakiegoś, królem jakiegoś innego kraju. Który chciał z nimi wojnę. A, z Egiptem. No. Bardzo ciekawe. A ten, z którym miała ona się, którą miała wziąć ślub, no to on był jakieś 20, ona mówiła, że on był jakieś 20 lat starszy. No właśnie, kiedyś ona bardzo było... nie chciała, bo on był taki stary, a ona była taka młodziutka. Dokładnie, kiedyś bardzo popularne było takie ustawianie małżeństw, a szczególnie w takich królewskich rodzinach. To nie było tak, że dziewczyna sobie mogła wybrać tego, w kim się, czy kogo, tą osobę, w której się zakocha i na przykład z nią wziąć ślub, ale bardzo często było tak, że to jej rodzice decydowali, z kim ona weźmie ślub. I jeszcze było tak, no w drugą stronę też to tak działało, że ci z tych synów tak samo, to było wszystko takie poustawiane i to były takie decyzje często, można powiedzieć, polityczne, że na przykład się dogadywali, że mój syn i twoja córka wezmą ślub, no to na przykład wtedy nasze państwo połączymy i będzie silniejsze, tak? Albo dostaniesz moją córkę za żonę, to wtedy na ciebie nie napadnie, na nas nie napadniesz, tak? Nie będzie wojny. No takie po prostu podejmowano decyzje. Takie to były układy polityczne. Właśnie oni chcieli też oddać tą merat, żeby były takie większe zgody, żeby nie wywołali wojny. Żeby nie było wojny, tak? No bo co, pewnie się bali, bo tamten był pewnie dosyć silny, miał silną armię, wojsko. I nie chcieli tej wojny przeprowadzać. Ale wtedy on by musiał mieć niebieską koronę, bo kiedy jest wojna w Egipcie na przykład, to jest niebieska korona noszona. No tak, to faraon wtedy wkłada niebieską koronę. Oznacza jakby taką śmierć i jakby taką wojnę. Tam niebieski nie tak czarny? Oznacza. Czarny chyba oznaczał śmierć, Maja. No, ale nie, niebieski. I taka pałka fajna. Niebieska właśnie, takie jakby laseczki się je na święta, to oni tak zrobili biało, właśnie biało, tak samo jak u nas biało, ale niebieską i ona oznacza śmierć. Laseczki w sensie takie cukierki, jak są na święta, wiecie, takie wywinięte, jak laska Mikołaja, to faraon też miał taką laskę podobno. Tylko, że niebiesko-białą. Ale ona oznacza śmierć i jedna życie. No i on miał taką i właśnie dlatego się noszono korony niebieskie, jak była wojna. Mm-hmm. No i faraon też strzelał z łuku. No tak, faraon też był jednym z wojowników w czasie bitwy, tak? Powiedz, Olu, czy podobała Ci się ta książka? No, ale była całkiem ciekawa. No, też mi się tak wydaje, że była dość ciekawa. Szczególnie mi się podobało to, że tam było dużo właśnie takiej tajemnicy, że cały czas się oczekiwało, czy uda się im odkryć tą tajemnicę tego papirusa i jak to się wszystko zakończy. Oczywiście nie opowiemy, jak zakończyła się ta przygoda, ale z niecierpliwością czekamy na następny tom. Komu byście poleciły tą książkę? Od 5 do 16 lat. Ja bym poleciła raczej od 6, tak, żeby dzieci się nie bały, nawet od 7. No, myślę, że tak, że to jest książka jednak dla starszych dzieci. Dużo tam jest takich sytuacji, które myślę, że trzeba wytłumaczyć młodszym dzieciom. Ale Maja ma się dzieciom. Nie bała. No tak, ale myślę, że jednak ja się czasami bałam. Młodsze dzieci mogłyby się bać, ale myślę, że to jest też taka książka, która spokojnie może być dla nastolatków, takich powyżej 10 lat. Mogła to by być lektura? Mogłaby być, ale myślę, że jest taką fajną książką, bardziej uzupełniającą do historii. Tak, jak akurat na lekcjach historii poznajemy
starożytny Egipt, to można sobie taką książkę przeczytać, bo tam jest dużo, faktycznie ona nie jest oparta o historyczne fakty, nie jest prawdziwa, tam jest raczej fikcja, ale można się dużo ciekawych rzeczy o starożytnym Egipcie dowiedzieć z tej książki. Mamo, to jest tak jakby pouczający na historię, jak tamte piosenki z traperów nad Wisły. Na przykład tak. Trochę tak. Na przykład Mieszko, tak. Mieszko. Albo, bo Mieszko był tatą Chroprego. No tak, i tego się dowiedziałeś z piosenek traperów z Nadwisły, a nawet jeszcze nie macie lekcji historii. Więc to kolejny odcinek, w którym polecamy piosenki traperów z Nadwisły. Może są gdzieś piosenki Mieszko, kogoś o starożytnym Egipcie? Chyba czas poszukać. Mieszko, prawda? Mieszko. Tak, czas i dlatego musimy już kończyć. No i tak samo jak Chrobry, Chrobry byłeś dobry. Więc. Pa, Mieszko, Mieszko, mój koleżko i pa, Chrobry, Chrobry byłeś dobry. Mówimy pa, pa. No i pa, pa. Wszystkim królom, faraonom i księżniczkom. Pa. I jeszcze mamie. No i wazie.